W poprzedniej lekcji mówiłem Ci o tym, że subquery w Where jest kolejnym sposobem, gdzie można ten subquery zastosować. Tutaj dodam jeszcze, myślę, że możesz się tego domyślić, że jeżeli mogę zrobić subquery w Where na tej zasadzie, że porównuję wartość do wartości w kolumnie, no to mogę to samo zrobić w having, tak? Można sobie wyobrazić jakiegoś selecta, na przykład, który daje jakiś tam max i rzuca nam jedną wartość i wtedy jesteśmy też w stanie użyć tego subquery. Subquery po prostu polega na tym, że będziemy mieli jakiś rezultat, którego będziemy mogli użyć na różne sposoby. Natomiast powiedziałem, że istnieje sposób, żeby to było troszeczkę czytelniejsze. I teraz sobie ten sposób poznamy. Stwórzmy nowy skrypt. Zmienimy nazwę. 4. Common table expressions. Albo w skrócie CTE. Skopiujmy sobie cały nasz skrypt. Puśćmy go jeszcze raz tutaj. I teraz naszym zadaniem, dlatego przesunę sobie to w dół mega, naszym zadaniem będzie uzyskanie tego samego wyniku, ale napisanie go w sposób, który może nie jest aż tak super optymalny, bo teraz, tak jak mówię, gdyby się zastanowić, to dałoby się to pewnie napisać jeszcze szybciej, w sensie na przykład używając joinów, ale czasem ważniejsza jest czytelność, więc teraz zajmijmy się Common Table Expressions, które są super, jeśli chodzi o czytelność. Do tej pory zaczynaliśmy nasze selecty od słowa select, a tym razem zaczniemy go od słowa with i tym się właśnie charakteryzują Common Table Expressions, czy też CTE. With i będziemy sobie definiować kolejne tabele, które będziemy potrzebować, trochę tak jak w subquery, tak jak tutaj była tabela, którą potrzebowaliśmy, nazywając je w jakiś określony sposób. No i właśnie zacznijmy sobie od tego selecta. Skopiujmy sobie to. I teraz w CTE struktura wygląda w ten sposób, że musimy podać nazwę i dać as, czyli dajmy sobie na przykład needed states as i tutaj mamy naszego selecta, cofnijmy go sobie. Może. I teraz to, co możemy zrobić, to dać select star from needed states. I jeżeli puścimy sobie to zapytanie, to zobaczysz, że ono zwraca nam jakby tą tabelę, ale my tą tabelę sobie sformułowaliśmy tutaj. I to jest właśnie coś, co się dzieje w CTE. Czyli mamy selecta, który został jakoś nazwany i w trakcie wykonywania operacji te wyniki zostały zapamiętane i my je możemy użyć. I teraz co więcej, my tych tabel możemy nakreślić kilka. Następną rzecz, którą potrzebujemy przecież, to jest ilość wszystkich zamówień, tak? Nazwijmy sobie to all orders as select count order ID as total orders from orders. Zamknijmy sobie to. Przenieśmy to na dół. Tu. Ok, i teraz widzisz, że jeżeli mamy więcej niż jedno CTE, to oddzielamy je przecinkiem, tak? Po tym nawiasie stawiamy przecinek, ale nie stawiamy przecinka po ostatnim. No i znowu możemy sobie sprawdzić, czy to zapytanie nam wyjdzie. Wyszło nam. I teraz widzisz, że ja nie muszę użyć wszystkich CTE, tak? Nie użyłem needed states, ale ono zostało odpalone, ten wynik był w pamięci w trakcie odpalania tej kwerendy. Czyli co jest kolejną rzeczą, którą potrzebujemy? Potrzebujemy tego, tak? Czyli potrzebujemy ilości zamówień po prostu per delivery stage. Nazwijmy sobie to DS orders. As. Wkleimy sobie naszego selecta. Dodajmy przecinek. Mamy group by one. Tutaj był warunek z joina. W tym miejscu go nie potrzebujemy. I znowu możemy odpalić, czy wszystko nam do tej pory działa. Zamknijmy. O, jest jakiś błąd. Zobaczmy, na czym ten błąd polega. A, nie dodaliśmy nawiasu. Okay. Tutaj informacja, którą być może już powiedziałem w pewnym momencie. Jak widzisz, ja w swoim kursie nie wycinam tego typu błędów,
Mógłbym dać Ci taką iluzję, dzięki magii montażu, że ja wszystko robię bezbłędnie. Tak? To znaczy, że każda kwerenda mi zawsze wychodzi, wszystko jest picobello. Nie chcę tego robić, dlatego że praca z SQL-em jest związana nierozerwalnie z błędami. To znaczy, kwerendy Ci nie będą wychodzić, będą Ci się pojawiały jakieś błędy i zawsze chodzi o to, żeby rozkminić, co wpisaliśmy źle. Spróbujcie rozkminić to na podstawie tego, co po prostu przeczytaliśmy, albo tego, co nam mówi SQL, albo wreszcie tego, jeżeli nie umiem do tego dojść, co sprawdziliśmy w sieci. Więc ja trochę celowo stawiam ten kurs w takiej formie surowej, gdzie widzisz, że ja niejako sam pracuję z tymi danymi razem z Tobą. To taka uwaga na boku. Wróćmy do naszego zapytania. No mamy ilość wszystkich naszych zamówień per stan. Mamy wszystkie nasze stany, 49 stanów, tak? I ilość zamówień. I teraz tak naprawdę jest ten ostatni select, który nas interesuje, ale żeby dobrze sobie to wszystko podjoinować, to my to ostatnie zapytanie też damy do osobnego selecta, bo po prostu będzie to mega łatwe do przeczytania i do stworzenia na końcu. Czyli mamy tego selecta, to też sobie musimy jakoś nazwać, czyli to jest delivery state i shipping mode. Orders. Takimi skrótami się tutaj porozumiewam. Zamknijmy sobie tutaj to, a nie, to nieco niżej. I teraz przesuńmy sobie to i oczywiście nie potrzebujemy wszystkich tych rzeczy, to znaczy potrzebujemy delivery state, shipping mode. I tylko tego potrzebujemy, tak? Czyli mamy number of orders. I myślę, że skoro tutaj daliśmy number of orders TS, to możemy tutaj dać number of orders TS, SM. W zasadzie skróćmy to do orders DS i tutaj orders SM. No i tutaj ratio jeszcze liczyć nie będziemy. Tak, tym samym to można sobie przesunąć, żeby nie było przesunięte aż tak bardzo w lewo. Dobra. I potrzebuję jeszcze group by one, two. Tak, mamy wszystkie te elementy wypisane. Puśćmy sobie ostatniego selecta, którego sformatowaliśmy. A, mamy błąd. A, tak, zapomnieliśmy o słowie S. Tutaj jest pewna różnica, jak sobie porównasz do subquery, bo w subquery nie używamy tego słowa S, kiedy de facto nadajemy mu nazwę i ta nazwa jest nadawana po selekcie. Tutaj ta nazwa jest nadawana przed selectem i jest używane słowo S. Tymczasem puściliśmy sobie nasze zapytanie, gdzie skorzystaliśmy z tego ostatniego wyniku, ale my nie chcemy mieć tego ostatniego wyniku. My chcemy mieć te informacje połączone. Natomiast teraz widzisz, że bardzo łatwo jest przeczytać, jakich informacji my użyjemy w naszej kwerendzie, czego my potrzebujemy, tak? O wiele łatwiej się czyta coś takiego, bo mówisz, okej, tu sobie sformułował stany, tu po prostu bierze wszystkie zamówienia, tu bierze zamówienia per stan, tu bierze zamówienia per stan i shipping mode. Dobra, i później to wszystko łączy. O wiele łatwiej się coś takiego czyta niż subquery. No więc tak, to będzie nasza główna tabela, więc dajmy sobie tutaj jakiś alias DSS na przykład. I z tego DSS weźmiemy sobie delivery state. Weźmy sobie shipping mode. I weźmiemy sobie DSS orders SM. SSM, tak? Czyli tą ilość naszych wszystkich zamówień. Teraz kolejną rzecz, którą chcemy zrobić, to chcemy zrobić joina z naszymi delivery service orders, tak? Żeby mieć tę ilość tych zamówień tylko na delivery state orders, czyli żeby mieć ilość zamówień tylko na poziomie delivery state. Więc dajmy sobie S orders. Dajmy sobie po prostu join. So, on. Możemy nawet spróbować znaleźć w takie miejsce, żeby to było w jednej linii. S. Delivery. State.
ISO delivery state. Tak, bo będziemy łączyć to powstanie. No i w tym przypadku potrzebujemy naszego TSO. First yes. Dobra, możemy sobie to puścić. Zobaczmy, czy wszystko działa tak, jak oczekujemy. Tak, widzisz, że tutaj w Kalifornii mamy te same rezultaty per delivery state, więc tego oczekiwaliśmy. Kolejną rzecz, którą potrzebujemy, to potrzebujemy all orders. Tu mamy jeden wynik, więc tak naprawdę możemy zrobić cross-joina. Cross-join all orders AO. Możemy sobie to przesunąć, żeby było łatwiej nam to czytać. Natomiast tutaj przy cross-joinie nie musimy definiować kolumny, bo przypomnę, że cross-join mnoży nam ilość rzędów, jedna tabela razy kolejna tabela. I w tym przypadku po prostu, ponieważ mamy tylko jeden rząd, no to my ten rząd dołożymy. To znaczy wszystko zostanie przemnożone razy jeden, ale będziemy mogli użyć kolumny z all orders. Czyli dodajmy sobie to nasze AO. Total orders w naszym przypadku. I też możemy sobie puścić, czy wszystko dalej działa. Tak, wszystko dalej działa. Możemy sobie to poprzesuwać, tak jak mieliśmy wcześniej, czyli przesunę sobie, używając Ctrl-Shift, strzałka do góry. Ctrl-Shift, strzałka do góry i wtedy kolumny zamieniają się miejscami. OK, czyli teraz będzie nam łatwiej widzieć te ratio, które stworzyliśmy. Ale zanim będziemy tworzyć ratio, no to przecież mamy jeszcze i jeden select do skorzystania, czyli nasze needed states. NS on. NS delivery state równa się. I tu nie ma znaczenia, czy joinujemy z tym, czy z tym. Ponieważ to są inner join, to i tak to zawęzi nam ilość stanów, o co nam chodzi, więc zróbmy z pierwszą naszą tabelą delivery state. Jeżeli chodzi o kolejność joinów, to taką zasadą, którą powinieneś się trzymać na sam początek, jest to, żeby joinować od największej tabeli do najmniejszej. Czyli przesuńmy sobie to do góry. Zazwyczaj tak po prostu rzeczy działają szybciej, nie wchodząc w szczegóły. Oczywiście musi być tak, że w momencie, kiedy tutaj na przykład joinujemy z tym delivery DSSM orders, czyli czym DSS, czyli korzystamy z tej kolumny, to musieliśmy wcześniej użyć tego, tak? To nie może być, że tej tabeli byśmy użyli po tym joinie, tak? Tutaj wszystko jednak idzie po kolei, tak jak to czyta SQL. No i teraz puśćmy sobie nasze zamówienie. No i teraz widać, że tych wyników jest mniej. I znowu możemy zrobić order by 1, 2. OK. Wszystko wygląda mniej więcej tak, jak chcieliśmy do tej pory. Tak, porównajmy sobie ten wynik do tego wyniku. Mamy 5009, 1021, 164 na California First Class. Tutaj jest tak samo. Brakuje nam tylko tego, czyli brakuje nam policzenia ratio. W tym przypadku to ratio będzie troszeczkę prostsze, bo nie będziemy używali tego counta, no bo już mamy kolumny, więc nie musimy tutaj robić żadnego counta policzonego. Czyli w naszym przypadku będziemy brali orders DSSM, tak, czyli to wrzucamy tu i będziemy, muszę sobie to trochę przesunąć, żeby się łatwiej czytało, i będziemy dzielili przez tą liczbę. Tak, zobaczmy, czy teraz nam to zadziała, bo dodajmy przecinek. A, gdzieś popełniliśmy błąd. Prawdopodobnie brakuje nam jednego nawiasu. A tak, brakuje nam nawiasu tutaj, żeby tą wartość umieścić jako pierwsze działanie, o które nam chodziło. No i mamy nasze zapytanie. 16,1. 16,1. 5,4 jako drugi rząd. Tu jak sobie kliknę 5,4 jako drugi rząd. Tak działają Common Table Expressions. No i jak widzisz, jest to o wiele czytelniejsze, tak? To znaczy te rzeczy, które myśmy tutaj ponazywali, mimo iż zajmują trochę więcej miejsca w
pod kątem ilości linijek, to razem tworzą o wiele bardziej czytelną całość. I do tego służą Common Table Expressions. No i przy okazji policzyliśmy fajny biznesowy case, gdzie dla pewnych wybranych stanów policzyliśmy sobie, jaki udział mają zamówienia, biorąc pod uwagę pewnego rodzaju parametry. I to tyle w tej lekcji.